wyzwanie wymagające skupienia, samozaparcia w pokonywaniu przeszkód. Golf wzbudza emocje, uczy pokory, ale też daje wiele radości, umacnia przyjaźnie, jest elegancki i relaksujący. Golf to piękne miejsca na całym świecie. I właśnie o tym piszemy już od 10 lat. Golf. Twój sposób na życie. Szanowni Państwo, zacznę od tego, czy tutaj jestem obrażony, nie. Zacznę może nietypowo od tego, że pan senator Andrzej Wilson nie pojechał na Florydę, chociaż mógł... Podróbować rady, mówię panie senacji, za państwa pieniądze. No właśnie, czyli coś jest na rzeczy. Natomiast Mirek Zetkowski uciekł. Mirek do mnie dzwonił, czy pojechałem do Agadiru w ramach wycieczki na zaproszenie Sławka Pińskiego. Pojechałem za własne pieniądze, dokonując przelewu bankowego. To nie Sławek mnie zapraszał, to nie Sławek mnie zapraszał, tylko pojechałem na, przez biuro TUI. To było w ramach mojego urlopu i nie reprezentowałem województwa. No ale wybory prezydenckie wcześniej się zmieniają, więc niektórzy dostają głupawki. Chciałem Państwu pokazać może z tej strony nasze zaangażowanie, jeżeli chodzi o golfa. Tak się składa, zresztą dobrze, że ja politykiem jestem z przypadku, dlatego że wcześniej byłem dziennikarzem, podobnie jak większość z Państwa, a politykiem zostałem z przypadku. Ale jeśli do czegoś się zabieram, to staram się to robić dobrze. Nie wstydzę się, że gram w golfa od 13 lat. Natomiast coraz częściej piszę, że jeszcze uprawiam Nordic Walking, żeby trochę tak golfa rozmiękczyć. Ale rzeczywiście chodzę po lesie, ale głównie gram w golfa, jeżeli mam czas, czasu mam niewiele. Natomiast jeżeli się do czegoś zabieram, staram się to robić dobrze. I chciałem powiedzieć, że osobą winną tego, że po 10 czy 12 latach rozmów w województwie zachodniopomorskim o szansach golfa, o szansach, żeby to był produkt turystyczny, o tym, że należy coś wspólnie robić, po tych setkach konferencji, w których wszyscy braliśmy udział. Wydaje się, że nareszcie jest pewna koncepcja promocji województwa poprzez produkty turystyczne. Ale winien temu jest marszałek Meyer. To nie ja. Dlatego, że poprzedni marszałek województwa, Zygmunt Meyer, którego bardzo cenię, Zbyszkowi Świerskiemu, Stowarzyszenie Miłośników Golfa, nadał w 2003 roku wyróżnienie Golf Produkt Zachodniopomorski. Czyli to Świerski jest lobbystą, a to Meyer rzeczywiście to wykorzysta. Zbyszku, przepraszam za ten ton, ale to ja pewne rzeczy upraszczam, łatwiej jest o tym mówić. Bardzo się cieszę, że przychodząc do zarządu województwa i odpowiadając za promocję, w tym również za turystykę, zastałem sytuację taką, którą Państwo widzicie, czyli strategię rozwoju turystyki województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku. Ja przy tej strategii nie robiłem nic przy jej powstaniu. To radni, to różne osoby działające w sferze publicznej zastanawiały się, jakie wyznaczniki określić dla województwa zachodniopomorskiego, jak tą analizę SWOT skonstruować po to, żeby pokazać kierunek funkcjonowania turystyki i pewien cel, który należy osiągnąć. Wśród tych celów, obok żeglarstwa, obok turystyki uzdrowiskowej, wellness spa, pojawił się golf. To pewnie też Zbyszek Świerski ma w tym bardzo duży udział, że golf jako markowy produkt turystyki województwa został określony w dokumentach strategicznych. Ja mogę Państwu powiedzieć, że ja tylko realizuję zapisy strategii. A jak te zapisy realizuję, proszę zobaczyć. Podejmowane działania na 2009 roku. Przede wszystkim ten baner, ta ścianka, która jest tutaj prezentowana na targach, ulotka wspólna, to jest wysiłek Urzędu Marszałkowskiego. To kosztowało nas prawie 12 tysięcy złotych. Oczywiście z publicznych pieniędzy. Tutaj się bije w piersi, że to jest z publicznych pieniędzy. Ale jeżeli mamy promować golfa i województwo jako atrakcję turystyczną, to należy wydawać pieniądze. Reklama Destination Poland 13 tysięcy w marcu 2009 roku dla Brytyjczyków. Korzystamy z kierunków Małgosia Sudyma, jej obecność tutaj też jest związana z tym, że turystycznie patrzymy na, tak naprawdę głównie na Skandynawię, ale nie zapominamy o naszych sąsiadach, czyli Niemcach, ale także o Wielkiej Brytanii, dlatego że mamy doskonałe połączenia lotnicze z Wielką Brytanią, połączenia promowe ze Skandynawią,
i tak naprawdę granicy, której nie ma z Niemcami i stąd ci ludzie do nas przyjeżdżają wypoczywać turystycznie, a coraz więcej przyjeżdża po to, żeby dać drogę. Po raz pierwszy w marcu, czyli dokładnie rok temu, uczestniczyliśmy w targach specjalistycznych Golf Expo w Malmö. Nie jest to żadna fanaberia. Koszt 20 tysięcy, kupienie stoiska. Wydaje mi się, że województwo uczestniczy w kilkudziesięciu imprezach targowych, ale są imprezy specjalistyczne, na które zarząd województwa daje pieniądze, dlatego że to jest nasza promocja. Obok golfa są to uzdrowiska, ale czasami też uzdrowiska razem z golfem się wspólnie prezentują, dlatego że turysta zachodni może mieć możliwość wybrania zabiegów i poczynków w pewnym hotelu, w uzdrowisku oraz chce poznać golfa. Mieliśmy w marcu również ubiegłego roku spotkanie, na które zapraszał ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, biznesmenów, tour operatorów. To spotkanie też było kosztowne. Kosztowało prawie 5 tysięcy złotych. Robiliśmy je wspólnie właśnie z Małgosią Chudymą. Kolejna sprawa, prezentacja w ambasadzie w Reykjaviku. Tydzień Polski w Islandii. Pola również pojechały, koszt 3 tysiące. Pokazuje konkretne kwoty wydatkowane z budżetu województwa. Następnie prezentacja w Londynie we wrześniu 2009 roku. No, również to były koszty, ale tutaj prezentowaliśmy się również z uzdrowiskami. Pola, które otrzymywały wsparcie, czy turnieje. Tutaj wymieniam dwa takie turnieje, gdzie marszałek województwa zakupił nagrody do 3 tysięcy, możemy takie nagrody zakładować. I te nagrody zostały wręczone w turnieju o randze ogólnopolskiej. Wspieramy również turniej Polonia Cup, turniej z największą tradycją, jeżeli chodzi o turnieje w Polsce, na polu Upper Baltic Golf Club. Turniej, na który zjeżdżają polonusi z całego świata, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, również z Florydy. Golf. Twój sposób na życie.